Jeżeli nudzą was zwyczajne zestawy pod speedrun, to mam dla was coś nowego. Mamy tutaj pośpiech, to jest coś takiego, że jak obrywiemy, to jesteśmy szybsi o 90%, także to jest dużo. I jak będziemy obrywać? Cykl bólu. Z każdym ciosem obrywamy. Również to jest nóż burz, czy nóż burzy, czy jakoś tak, to jest unikat, więc inaczej się nazywa. Wzrost prędkości po pokonaniu moba. Zazwyczaj speedrunujemy na poziomach o niskiej mocy, prawda? Więc tak właściwie wszystko załatwiamy na hita. Więc mamy speed boosta po pierwsze z noża, a po drugie z tej zbrojki. Żeby to jakoś zrekompensować, to mam tutaj dwa promiste ciosy, ale jak patrzyłem, to jeden wystarczy na luzie tak właściwie. Szczególnie jeżeli masz dobry miecz albo słabą zbrojkę. Również wziąłem szał, że po pokonaniu przeciwnika jest szansa na to, że zwiększy nam się prędkość bicia. No po to, żeby po prostu szybciej się przez tych przeciwników przedzierać. Co również? Duchowa szybkość. Za każde duszę dostajemy dodatkowy speed boost. To jest 5% za każdą duszę i to się kumuluje chyba 10 razy, także plus 50 speeda możemy uzyskać. Dodatkowo również synergia artefaktów, czyli po każdym użyciu artefaktów mamy speeda. No i ostudzenie pod artefakty. Co tu jeszcze jest? A, zbieranie dusz większe. Jakby to była inna szata, no to tego duchowego enchantu byśmy tutaj mieć nie mogli. Również pod duszę, żeby było ich więcej, żeby szybciej tego speedboosta dostawać, chociaż to i tak nie jest potrzebne, tak właściwie sama ta zbrojka by wystarczyła. Wziąłem sobie zdziczałą kuszę dusz. No i tutaj, jak mówiłem, po prostu duszę plus złodziej szybkości, czyli po strzale dostajemy speeda. To jest chyba wszystko, także może pójdziemy na przykład jakieś krówki i to przespeedrunujemy, zobaczymy jak to szybko pójdzie. Ja tu używam myszki, bo tak mi jest wygodnie, ale to na luzie, możecie sobie na konsolach tak robić. Dobra, jedziemy. Nie robisz tu uników w ogóle? Ziup. Dawaj, speed. No, biegnij, biegnij, biegnij. Trochę mnie to spowolniło. Ajajaj, nie w tą stronę, byczku. Tam. Trzeba się trochę przyzwyczaić. Trochę jakby, wiecie, nauczyć się tym grać. Bo naprawdę, patrzcie, speeda można dostać masakrycznego. Na chwilę, ale bardzo dużego. A, i nie używałem kuszy. No. On ma dosyć długą niezniszczalność. A ja strzelałem tak właściwie cały czas w to samo miejsce, więc chyba strzelałem dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i co, czasu nie liczyłem. Stopersa muszę wziąć. Wy będziecie mieli na ekranie, ja nie mam. Dobra. Tak, dawaj speeda. Lecimy tam. Krówka. Jedna. Nie, 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 nie blokuj się o nic. Tam. Na speedzie. Te krówki może pominiemy. Jak jest ich za dużo, to nie warto ich za bardzo tłuc. No, gdzie ty biegniesz? Co jest? Co on zrobił w ogóle? Jakieś 40 sekund. Ej, źle mi idzie. Trzeba się nauczyć tego używać, tak? Żeby w te krówki walić, jakby... Żeby znaleźć jedną i potem polecieć od razu dalej. Chociaż jak robicie to na kontrolerze, to wcale nie trzeba takich taktyk. Czekaj, ja może na kontrolerze spróbuję właśnie. Wiecie, z myszką to trzeba było uderzyć, potem puścić, potem znowu kliknąć, żeby biec dalej. A na kontrolerze są osobne przyciski do chodzenia i bicia. Nie wiem, jakim cudem możemy jeszcze nie mieć normalnego sterowania klawiaturą? Ja nie rozumiem. Hop. No i super. Nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. No! Trafiaj! Hop. Ejejej. Boom. Powinienem tych artefaktów używać po speedbooście. Oho, kapitan. Może nie. Znowu 40 sekund. Ja nie trafiam w te mopki. O, level upa dostałem. Wow. Sieciowy pełzacz. Co to jest w ogóle? Jakiś śmieszny. Wygląda jak jakiś taki, wiecie, żołnierz z Wietnamu, tylko w wersji zimowej, czy coś. Pokonaj moby za pomocą zaklęcia ciernia? Okej, to będzie ciekawe. Ej, łatwe te misje w tym tygodniu. Bardzo łatwe, ej. Ja... Trafiaj! Się jeszcze blokuje o te skałki. Ja tak za długo nie grałem i nie umiem chodzić nawet. Wow, 35 sekund. Poszło szybciej. A dawaj twierdzę, do portalu lecimy. Jak speedrunowałem krówki, to ktoś mi pisał, że twierdzę jest szybciej? Teoretycznie tak. Ale zauważcie, że macie dwa razy więcej ekranów ładowania. Ziup, ziup, ziup. Dawaj. Tylko mało mopków. O, teraz to dopiero mopki. Ziup. Znowu nie trafiałem. Najgorsze jest to, że trzeba umieć tym grać. Normalnie to wiesz, zrobisz sobie unik i lecisz. No i to mi zajęło 25 sekund. Czyli to by było 10 sekund krócej. Tylko, że musisz pójść na kresową dzicz, potem wrócić.
To nie dwa razy więcej ekranów, tylko jeden więcej. O, poszedłem złą ścieżką. Dobry speedrunner. Ej, to się skaluje tylko do 5 jednak. Ta duchowa szybkość, to nie jest aż tak dużo jak myślałem. To ja mogę maksymalnie 25% z tego dostać, to mi się powaliło, myślałem, że to więcej jest. To chyba czas jednak wziąć pod uniki. Chciałem tego uniknąć, żeby nie było za dużo, wiecie, do roboty. Żeby nie trzeba było używać 20 efektów osobno, ale chyba jednak trzeba. Zmiana jest dosyć prosta, zamiast duchowej szybkości mamy szybkonogiego, a tutaj mamy nocny łuk z złodziejem szybkości i wybucha co trzeciwo oczywiście. I odnawiającym uderzeniem. Także do unikania skał i bicia mobów trzeba teraz dodać uniki. Ło Jezu, jak ja wyleciałem! Dawaj, dawaj, speedrun! Krówki mnie blokują! Poszło i tak źle! Ja się blokuję o te krówki. Czasami trzeba je bić, czasami trzeba je wymijać, ale... To trzeba się tego wyuczyć. Po prostu. Jezu! Nie zdążę nawet zakrętu zrobić! Panie, za szybki jestem! Ten gość strasznie opóźnia, weź! Pojawiaj się szybciej. Dobra, spróbuję może znowu myszką. Halo? Ej, bo mi się gra buguje. Pathfinding się psuje, co jest? Ej, pany. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecę dosyć szybko już. Dobrze idzie, chyba. Tak mi się wydaje. No weź, biegnij! A, stopera nie włączyłem. Nawet nie wiem, jaki mam wynik. Ale chyba nie poszło tak dobrze, jakbym chciał. Nie mam pojęcia, czemu on się tak strasznie blokuje czasami. W sensie, on po prostu, wiecie, idzie sobie i nagle bum, no nie wiem, no zatrzymam się. Poczekam sobie przy mobku, którego mam zaatakować. Biorę kontroler. Na myszce się nie da. Mam 23 sekundy. Szybciej, 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 szybciej. 33. Ale zacząłem trochę za wcześnie. Czyli chyba 32 sekundy. A powiedzmy, że chcę załatwiać wiele mobów naraz, okej? Okay? Mam zabić 3000 mobów. To wezmę jednak myszkę, bo tak będzie chyba łatwiej. Pójdę na creeperowe lasy. I na apokalipsie. Ale mniejszej. Będzie więcej mobów chyba. I zobaczymy, ile przeciwników załatwię i w jakim czasie. Dwie minuty 40 sekund. Bardzo przeszkadzało mi to, że on przy tych przeciwnikach zwalnia. Bo serio, jakby ci przeciwnicy są dosyć rozłożeni, że jeden jest tu, drugi jest gdzieś dalej. Jak muszę podbiec od jednego do drugiego, to on się zatrzymuje przy nich. I to jest trochę bez sensu. Zabiłem chyba 300 mobów. Czyli tak właściwie w pół godziny w ten sposób byłbym w stanie to zrobić. Co jakby użyć miotacza baniek? O, patrzcie to, ja chcę być szybki, a nie podbiegać do każdego byle jak. Półtora minuty. Bo nie zatrzymywałem się tak, żeby ich bić. To może być też dobra taktyka, żeby normalnie, w normalnym zestawie używać tego łuku. Tylko jest szansa, że jak strzelisz, to już żadnych przeciwników mieć nie będziesz. Ale z drugiej strony, jak jest duża grupa, to możesz zrobić, że zostanie ich kilku tylko. I w ten sposób po prostu masz łatwiej przedzierać się. Czekaj, ile? 200? Ich załatwiłem? Wtedy w 20 kilka minut byśmy to zrobili. A zrobię z tym łukiem to. O Jezu, mam most, to mi bardzo przedłuży. Chociaż, no jeszcze się zblokowałem okrówki. Ale patrzcie, taki odcinek jestem w stanie przejść po prostu w pół sekundy. No teraz już 40. Może gdyby nie ten most. Dobra, i ogólnie czy ten zestaw jest lepszy od zwykłego? No w zwykłym zamiast pośpiechu to masz albo drugie ostudzenie, albo co tam jeszcze może być? No drugie ostudzenie jest chyba najbardziej sensowną opcją. Ale ten pośpiech połączony z nożem burzy może być lepszy. Tylko jak widać, myszka się psuje. Na myszce to się baguje, chłop po prostu przed przeciwnikiem zwalnia i to znacznie wydłuża nam czas. Także to ma sens tylko na kontrolerze, tylko że wtedy musisz to ogarnąć. W sensie jakby nauczyć się tego.
płaszcz ducha traci swoją duchową formę, kiedy zaatakujesz. Trzeba to zrobić tak, żeby najpierw użyć łuku, czyli unik, potem kogoś walnąć i wtedy użyć płaszczu ducha i butów szybkości, żeby polecieć szybko, przelecieć przez wszystkie te moby, żeby nic się nie blokowało i no wtedy też, żeby nie walnąć w skałki. To trzeba umieć. To jest, powiedzmy, trudniejszy zestaw, ale jeżeli to dobrze ogarniesz, to jesteś w stanie to zrobić chyba lepiej. Czyli ma większe możliwości, ale jest trudniejszy w użytku, więc tak właściwie trzeba dużo nim pograć, żeby grać nim lepiej niż zwykłym zestawem. Czasami ludzie pytają mnie o najlepszy zestaw pod prędkość, pod speedrunowanie. No jakby, chłopie, po prostu weź sobie enchanty pod speeda i tyle. Ale dobra, macie tutaj zestaw jakiś taki sprytniejszy, w którym wykorzystuje się jakieś kombosy. To już ma sens robić odcinek pod taki zestaw. Także na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia i siemka.